Maciej Wolny, witam państwa bardzo serdecznie w naszych gorących pytaniach na antenie telewizji w Polsce.pl. Zapewniam, że dzisiaj będzie bardzo gorąco, szczególnie jeżeli chodzi o temat, o którym porozmawiamy, bo porozmawiamy o tej sytuacji, tragicznej sytuacji, która dzieje się w Australii, o tych pożarach, które Australię trawią. No i się nasuwa gdzieś pytanie, biorąc pod uwagę szczególnie te obrazki, które tam stamtąd przychodzą, czy Australia spłonie? I właśnie o to zapytam moich i państwa gości, którymi w studiu są Ewa Sufin, Mar. Prezeska Fundacji Strefa Zieleni. Dzień dobry pani prezes. Dzień dobry, witam I Cławom brzózek, ekspert do spraw ekologii. Dzień dobry również. Dzień dobry. Zaczynamy zatem rozmowę, myślę trudną, bo dosyć złożoną, jeżeli chodzi o ten problem, to, co się dzieje w Australii, aczkolwiek ja zauważyłem, przygotowując się nawet do tego tematu, czy na przestrzeni ostatnich dni, tygodni, gdzie ten temat w mediach cały czas się pojawiał, że są takie dwie strony mówiące o tym co tam się dzieje i co odpowiada za to że Australia mierzy się z takimi pożarami z jakimi się mierzy czyli tak raz że zmiany klimatu i że klimat doprowadza do tego wszystkiego a dwa że to jednak podpalenia i że to człowiek do tego doprowadził a klimat nie ma z tym nic wspólnego a ja myślę że możemy wziąć i jedną i drugą stronę i ze sobą połączyć bo i w jednej i w drugiej stronie tutaj w jednym w drugim zdaniu możemy znaleźć ziarno prawdy pytanie pani prezes co wiadomo o pożarach na tym kontynencie co tam się dzieje znaczy, jeśli chodzi o. Australia ma taki klimat, że rzeczywiście pożary w Australii są, powiedziałabym, naturalne, to znaczy są tam stale, ale ich wielkie pożary. Takie, które dotykają miliony hektarów, znaczy płonie miliony hektarów. Wbrew pozorom nie są wcale takie częste. Ja wyciągnęłam dane od 1851 roku, odkąd posiadamy takie dane. Wtedy był tak zwany czarny czwartek, bo oni to według dni tygodnia nazywają kiedy spłonęło 5 milionów ponad 5 milionów hektarów, ale od tamtej pory takie wielkie pożary się nie powtórzyły. I w tej chwili, kiedy spłonęło w tej chwili dane są 8 milionów 400 tysięcy hektarów, to jest największy pożar. Znane od tamtej pory, czyli 1850 roku. Czyli i to nasilenie, jak patrzymy na daty tych pożarów i ich, ich częstotliwość i rozmiar, ono od właśnie od początku lat 2000 w tej chwili jest regularne. To znaczy, się w tej chwili te duże pożary są. Co, co roku praktycznie i coraz większe, więc te zmiany następują. My wiemy, że te krzywe wzrostu w tej chwili mamy wzrost wykładniczy, i wszystkie krzywe idą w tej chwili już do nieba, prawda? Bo wzrost wykładniczy to nie jest taka prosta linia wzrostu, tylko w pewnym momencie wszystko leci do nieba. I w tej chwili mamy to straszne przyspieszenie, również jeśli chodzi o, o, o zmiany klimatu i wzrosty temperatur. Także naukowcy są raczej zgodni co do tego, że to tam całe zjawisko klimatyczne, naturalne. W tej chwili za ognia i przyspiesza. My sobie tutaj w studiu na ten temat rozmawiamy, posłuchajmy natomiast, co na temat pożarów w Australii mówi osoba, która tam mieszka, Polak mieszkający w Australii, pan Adam, który prowadzi swój kanał na YouTube. Może zacznijmy od tego, że, że pożary w są co roku, i, i to nie jest nic, nic, nic nadzwyczajnego, że się pali. Co, co roku się pali i co, co roku jest to jakiś problem. Aczkolwiek to, co się wydarzyło w tym roku w, w nowej południowej Walii, w Wiktorii, w tej chwili na Adelaide, w tej chwili już ta, Tasmania płonie, okolice Brisbane, to, to, to już jest katastrofa. E, dziesiątki ludzi zginęły, setki, setki domów spalonych, zniszczonych. Miliony zwierząt, teraz już mówi się było pół miliarda, teraz są jakieś szacunki, że, że to już jest miliard zwierząt pozbawionych życia, więc nie jest to normalna rzecz. To jest w ogóle jakieś rekordy, które, których nie było wcześniej. Ten, ten ogień jest nie do opanowania. Ogień jest nie do opanowania, rekordy, których nie było wcześniej. Czy to jest dowód na to, na taki dewastujący wpływ klimatu, zmian klimatu? Na pewno zmiany klimatyczne powodują takie warunki, które sprzyjają rozprzestrzenianiu się pożarów. Tutaj mówimy przede wszystkim o tym, że w ciągu ostatnich 100 lat średnia temperatura w Australii podniosła się o ponad 1 stopień. To jest taka zmiana w Polsce również. W ciągu ostatnich 100 lat temperatura wzrosła o ponad 1 stopień, i widzimy to również w Polsce, jak zmienia to stosunki wodne. Znaczy, tam, gdzie było kiedyś dużo wody, w tej chwili jest sucho. Za to latem mamy fale upałów. W tej chwili w Australii zbliża się środek lata i średnie temperatury przekraczają 40 stopni. To wyobraźmy sobie, co dzieje się w takim lesie, który również biologicznie, ekosystemowo był przystosowany do tego, żeby co jakiś czas sezonowo zapłonąć. Tam jest po prostu paliwo i wystarczy rzeczywiście nieraz iskra żeby taki pożar wzniecić, więc ja bym się podpisał pod tym, co pan redaktor powiedział na początku, że tu generalnie mamy taką siłę, która jest złożona z dwóch wektorów, niefrasobliwości ludzkiej, o tym chyba też będziemy rozmawiać, i zmian klimatycznych. To są takie dwie siły, które się wspomagają, prowadząc do tego, że te pożary łatwiej mogą wybuchnąć i mogą być coraz większe. Natomiast jedna taka rzecz, jeżeli chodzi o wielkości pożarów, Rekordowym pożarem był pożar w sezonie 74-75. To statystyką może trochę umykać, dlatego że zazwyczaj jest podawany nie jako obszar wypalony dla całości Australii, tylko uh -huh. w poszczególnych Stanach. I wówczas spłonęło ponad 100 milionów hektarów terytorium Australii. Więc można powiedzieć, te poża, ten pożar tegoroczny. Ja nie relatywizuję, broń Boże, to, to jest olbrzymia tragedia, natomiast to pokazuje, że te, te, rzeczywiście większość pożarów ma niewielkie rozmiary obszarowo, natomiast ten z połowy lat 70. pożar był no, mega wielki. Te, powierzchnia trzy razy większa od Polski była wówczas przepalona. Natomiast straty. Były, można powiedzieć, znikome, o ile w ogóle można powiedzieć o znikomych stratach, mm -hmm. bo wtedy zginęło w pożarze mniej niż 10 osób. Szacuje się, że zostało zniszczone kilkaset domów, i zginęło wówczas kilkadziesiąt tysięcy no zwierząt hodowlanych. Natomiast w latach 70. nikt nie szacował strat środowiskowych, takich innych strat gospodarczych, ekosystemowych. Do tego nie było narzędzi. Więc to, jeżeli mówimy o wielkości pożarów, to w tej chwili ja mam wrażenie, że ten pożar przykuwa uwagę również dlatego, że świat się stał bardzo mały. Dzięki social mediom widzimy, w zasadzie w ciągu kilku minut, co się dzieje dokładnie po drugiej stronie świata, tak? Wystarczy, że ktoś coś puści. Zobaczmy też, jak wygląda w ogóle wpływ tych pożarów na chociażby lasy tutaj porównanie takich dwóch zdjęć, które przedstawiają jedną i tą samą drogę w porównaniu przed pożarem i po pożarze, jeżeli mamy możliwość, to właśnie zaobserwujmy, jak to wygląda. No i jaka jest siła właśnie tego żywiołu, który teraz trawi Australię. Pytanie też, bo tutaj Rozmawiamy o tym, który pożar największy, jakie największe zniszczenia, i tak dalej, w historii Australii. Jedno, co jest też pewne w tym wszystkim, Australia jest dotknięta suszą trwającą w zasadzie od 2017 roku, co jest sytuacją nienotowaną w historii australijskich pomiarów. Czyli tutaj jest jednoznaczny dowód na to, no, że coś się zmienia, coś się dzieje, nie tak bym powiedział, przynajmniej z naszej ludzkiej perspektywy, jeżeli chodzi o klimat. No, tak, susza to jest zresztą dramat, bo w ogóle kontynent cały w środku jest właściwie. rozżarzonym piecem. rozżarzonym piecem, prawda? Także tam ludzie żyją wzdłuż wybrzeży, prawda? Także ten cały, może to jest duża powierzchnia cały kontynent ale tam aborgejski. To trzeba to, uciekać. To trzeba uciekać, prawda? Więc, więc ta. Powierzchnia do zamieszkania przez ludzi się kurczy w momencie rozszerzania się właśnie zjawisk suszy, prawda? Czyli te obszary uprawne się maleją. Nie zapominajmy też, że Australia to jest 500 parków narodowych. To jest kraj zwierząt. Tam, więc to, co my mówimy w tej chwili o siedliskach ludzkich ale, zapominamy o całej o mamy właśnie zdjęcia które państwo widzą w tej chwili no w tej chwili te, te oszacowanie ostatnie które mam to jest miliard 250 tysięcy zwierząt które zginęły w tym pożarze i, i yy, jednocześnie na przykład w New South Wales w tym samym czasie w Nowej Południowej Gali w tej samym czasie co już się palił już były pożary to to robiono wycinki eukaliptusów na publicznych w publicznych lasach tych naturalnych. Także te, te zwierzęta nawet potem nie będą miały gdzie uciekać, bo człowiek jednocześnie kontynuuje eksploatację eksploatację normalną gospodarczą lasów, więc nie wprowadzając moratorium, co Wiktoria na przykład wprowadziła od razu, prawda? Moratorium na wycinki, a oni nie. Więc ten ten konflikt między tymi gospodarczymi potrzebami ludzi a i dostosowaniem się do tego, jak się środowisko zmienia i jak się klimat zmienia, no to wymaga czasu i takiej wzrostu świadomości. No i wymaga też światłych. pewnej odpowiedzialności od nas, myślę, bo my, jako istoty te inteligentniejsze, bardziej zaradne i tak dalej, i tak dalej, potrafiące dostosować się do sytuacji, powinniśmy teoretycznie przynajmniej zadbać o tych naszych braci mniejszych, szczególnie, że potrzebują pomocy od nas. I tutaj te obrazki płynące z Australii właśnie o tym dobitnie przekonują. Tutaj w kontekście braku wody, bo dotarłem też do takiej informacji, że w okresie od kwietnia do października opady deszczu w południowo-wschodniej Australii zmniejszyły się w stosunku do lat 90. o 11%. No i pytanie, czy w Australii zabraknie wody, jak ta woda jest niezwykle potrzebna? Zobaczmy na załączonym obrazku przedstawiającym koale właśnie uratowanego z tych pożarów, który sięga po butelkę wody, chcąc jeszcze więcej się napić, jeszcze więcej tego płynu uzyskać. No i niedobry Strażak zabrał wodę, ale tutaj widać na tym przykładzie raz, że. Jest to rozczulający obrazek, na pewno rozczulający, ale też pokazujący ogrom tej tragedii. Ja wrócę do tego pytania, które zadałem przed momentem. Czy w, trak, w takim razie w Australii może zabraknąć wody w takim szerszym znaczeniu, w szerszym kontekście dla ludzi, którzy mieszkają nawet gdzieś tam na nabrzeżach, i tak dalej tak dalej. Czy jest to realny scenariusz? Zawsze może zabraknąć wody. My dużo wiemy o gospodarce wodnej, ale. Mogą włączyć się takie mechanizmy zachowania tego bezcennego dla nas płynu w naturze, o których my jeszcze nie mamy pojęcia. Znaczy, ludziom, po pierwsze, wydaje się, że wiedzą wszystko albo prawie wszystko, podczas gdy wiemy tylko tyle, ile wiemy. Tak? Pytanie, ile nie wiemy, jest oczywiście otwarte. Pewnie nigdy nie zdobędziemy. będzie Ciągle się uczymy sen. na pewno. Tak. Natomiast y, y, trzeba zwrócić uwagę również na na to, że zasoby naturalne w większości krajów, dotyczy to również Australii, są przedmiotem działalności gospodarczej. I od dwóch lat między innymi, na przykład takie organizacje obywatelskie w Australii zwracały uwagę na to, że sprzedaje się na przykład chińskim czy amerykańskim firmom prawo do zasobów wodnych, po to, żeby one mogły wyciągnąć wodę, zabutelkować i sprzedawać ją na rynku australijskim albo eksportować gdzie indziej jednocześnie w tej chwili No kilka dni temu tak była informacja, że, rząd australijski, zdecydował się odstrzelić około 10 tysięcy wielbłądów które piją dużo tak piją rzadko ale za to bardzo bardzo dużo więc w tej chwili widać, że w Australii zaczyna się no taki trochę klincz znaczy go, gorączkowe myślenie, pokazujące nad, pokazujące, taki stan, że. Najpierw działaliśmy bez wyobraźni, a w tej chwili mamy taki moment, kiedy nawet ta panika już jest za późno, Po prostu rzeczywistość postawiła nas pod ścianą, bo wody jest tyle, ile jest. Jeżeli susza w Australii znowu będzie trwała kilka lat, a ja pamiętam, no, kilkanaście lat temu był okres siedmioletni suszy w Australii. Wówczas generalnie większość sadów na przykład została wycięta. Większość stad zwierząt hodowlanych została ograniczona. Dlatego, że tej wody nie ma nieograniczonej ilości. A ja jakoś nie słyszałem, żeby Australia wprowadziła jakoś masowo na przykład technologię odsalania wody morskiej po to, żeby wykorzystywać ją jako wodę gospodarczą. Więc. No to na pewno przyjdzie. No to, to po prostu jest taki etap, tak jak Izrael jest mistrzem w odsalaniu wody morskiej. Tylko że więc możemy sobie wyobrazić taką sytuację jak się tak wyobrazić do przodu prawda parę dekad jak nam zacznie się w morzu będziemy mieli problem że woda morska będzie podstawowym źródłem dostarczania wody Whitney I że będziemy musieli ją odsalać przy pomocy energii, której będzie no do tego potrzebne. Nie, to już nierealne, rzeczywiście, w kontekście tego, co się <laughs> dzieje, ale ja mam takie wrażenie, że na przykładzie czy Australii, do tego, o czym tutaj pan Sławomir Żuzek mówił, że cały czas reagujemy na to, co się dzieje, na to, co z czym musimy się nagle mierzyć, bo zaczyna nam sprawiać problem, zamiast planować, zamiast przemyśleć pewne sprawy i mieć przynajmniej jakiś tam spokój, jakiś plan na te sytuacje, z którymi. Tak czy owak przyjdzie nam się prędzej czy później zmierzyć za moment wrócimy do naszej rozmowy na antenie telewizji w polsce.pl do tego czy Australia spłonie odpowiemy sobie na szereg różnych pytań dotyczących wielu zagadnień związanych z tą sprawą więc zachęcam do tego żeby pozostać razem z nami z gorącymi pytaniami na antenie telewizji w polsce.pl rzecz jasna. I wracamy do gorącego pytania czy Australia spłonie razem ze mną w studiu cały czas Ewa Sufin, Jacques-Marie Sławomir Brzózek Witam państwa ponownie, kontynuujemy naszą debatę na temat tej tragicznej sytuacji w Australii na temat tych pożarów które Australię trawią. No i teraz wróćmy do wątku związanego ze zwierzętami bo rzeczywiście z jednej strony mówimy o tym, że tereny płoną, że no jest ciężko ludziom którzy mieszkają w Australii są ofiary śmiertelne również wśród ludzi ale bardzo duża tragedia również dotyczy zwierząt szczególnie dzikich Zwierząt, które te australijskie lasy zamieszkują, no chociażby, właśnie koale, te słodkie, misie z eukaliptusem, które sobie tak często oglądamy, podajemy dalej, bo są cudowne, słodkie i tak, i, i, i możemy to tak określić. Ale zobaczmy, tutaj myślę, że materiał dla widzów o mocnych nerwach, ci, którzy są mocno wrażliwi na takie sytuacje, to raczej nie powinni tutaj tego oglądać, zamknąć oczy, zamknąć uszy. na no, jeżeli ktoś chce zdać sobie sprawę, właśnie jaka tragedia te zwierzęta spotyka, no to ten materiał warto zobaczyć. do <laughs> you want to put him in the blanket and bring him out of the box? stuff? I muszę się przyznać Państwu, że ja sam mam gdzieś wewnętrznie ogromny problem, żeby takie materiały spokojnie rozmawiać i, i później spokojnie przejść do dalszej części programu. No ale cóż, przechodzimy do tej dalszej części programu. Australijska minister środowiska. Mówi, że pożar mógł pochłonąć nawet 30% populacji koali żyjących w nowej południowej Walii. są to szacunki wiadomo obarczone pewnym błędem w tym momencie słyszeliśmy o tych liczbach pół miliarda miliard zwierząt które miały ucierpieć miały zginąć w skutek tych pożarów. No ale tak czy siak co, co by nie mówić, że jakieś są błędne może te szacunki niedoszacowane coś jest prze, przeszac, przeszacowane ale w każdym razie ogrom tragedii jest niezwykły. Trudno się tutaj nie zgodzić. Słowem nie Absolutnie tak. tutaj Przypomnijmy tak woli kronikarskiej rzetelności, że te szacunki są oparte o raport przygotowany przez naukowców z Uniwersytetu Sydneyjskiego, przede wszystkim uh -huh. przez pana profesora Chrisa Dickmana, który w 2007 roku taki szacunek dla przyrody w Nowej Południowej Walii przygotował. To były badania realizowane wspólnie z jedną z wielkich organizacji ochrony przyrody WWF australijskiego. I można przyjąć, że te szacunki są rzeczywiście niezwykle wiarygodne, są, są po prostu pewne. Te rozmiary strat w świecie zwierząt, które w tej chwili są podawane, są pewną taką statystyczną ekstrapolacją, to znaczy wiadomo, ile. Ptaków, gadów, płazów przypada na statystyczny hektar biologicznie czynnej powierzchni i stąd prosta arytmetyka pokazuje skalę tego zjawiska. No, można by było zadać tutaj takie metodologicznie zasadne pytanie, ile zwierząt zdało, zdołało uciec. Więc na pewno większe zwierzęta albo ptaki mogły uciec z tej tylko, strony, że, tak, tylko, że tu też pojawia się pytanie, bo ja gdzieś jakieś tak. informacje w mediach wyczytałem, że te zwierzęta, które zdołano uratować z tych pożarów, że one mają zostać zabite. Nie wiem ile w tym prawdy, jak to interpretować. Jeżeli zwierzęta są mocno poparzone, to one nie mają szans na przeżycie, i to osoby opiekujące się tymi zwierzętami po prostu są w stanie na miejscu od razu oszacować. Natomiast te zwierzęta, nawet jeżeli uciekły to one nie będą miały do czego wrócić. Przypomnijmy, że pożary w Australii wcale nie są wygaszone. My nie mówimy o sytuacji, która się skończyła. Być może te pożary będą trwały do marca, albo może nawet do kwietnia. Nawet niektórzy mówią, że szczyt tych pożarów ma dopiero nastąpić za około miesiąc, dwa miesiące coś takiego. No bo tak jak u nas środek temperaturowego, przepraszam za określenie lata, to jest gdzieś tam koniec lipca, początek sierpnia. No to tak samo jest w Australii, tak? Znaczy to. Astronomiczne lato to nie jest to lato takie odczuwalne pod względem temperatury, wysuszenia ziemi i warunków do rozprzestrzeniania się pożarów. Natomiast wracając do tego świata zwierząt, to jest chyba najbardziej szokujące, dlatego że po raz pierwszy takie dane są pokazane. Bo nie było takich danych przy pożarach w Amazonii czy zeszłorocznych pożarach na Syberii, bo myśmy jako ludzkość takich danych nie gromadzili. W ogóle się nie zajmujemy zwierzętami. Tak? Tam, a nawet jak mówimy o zanieczyszczeniu powietrza, to mówimy o zanieczyszczeniu powietrza 50 tysięcy ofiar ludzi, prawda? Ale czy ktoś w ogóle się tym zajmuje? Ile zwierząt umiera od zanieczyszczenia powietrza? Nikt, prawda? Więc tutaj mamy to samo. Po raz pierwszy mamy dane i, i rzeczywiście te dane, te dane są oszałamiające ta pierwsze oszacowanie Krika Dickmana to było pół miliarda, ale on wtedy wziął pod uwagę tylko ssaki, ptaki i gady, a potem w tym ostatnim oszacowaniu dołączył żaby, nietoperze i bezkręgowce i wyszło miliard dwieście pięćdziesiąt tysięcy. No i od pierwszego szacunku prawie dwukrotnie wzrósł obszar spalony. Jak więc, będzie pod koniec, mm -hmm. jak będzie w marcu, w kwietniu, jak się skończą tegoroczne pożary, ile zwierząt ocaleje, my tego wszystkiego na razie nie wiemy. Co z nimi będzie, czyli jakie siedliska dla których z tych zwierząt znajdziemy. Czyli to pokazuje to konieczność zarządzania populacją zwierzyny dziko żyjącej, bo to są mieszkańcy tej planety, tak jak my. I my, jako te najbardziej inteligentne istota jednocześnie, które spowodowały te drastyczne zmiany klimatu i mają możliwości e, działania, reagowania i wsparcia, jesteśmy odpowiedzialni za te inne gatunki i za ich miejsce życia i ich jakość życia. No i właśnie teraz zapytam też o tą odpowiedzialność człowieka w kontekście pożarów w Australii, bo tak jak na początku zaznaczyliśmy w naszej rozmowie, z jednej strony mamy oczywiście wpływ klimatu, wpływ zmian klimatu, tu na to, co się dzieje, podnosi się temperatura. coraz dłuższe te okresy suszy w Australii, No ale też słyszymy o tym, że te pożary często są generowane właśnie przez czynnik ludzki. Jak to jest z tą ludzką odpowiedzialnością za to bo? Czasem są to podpalenia i tego ja już kompletnie nie rozumiem, kto może dopuścić się czegoś takiego w kontekście tragedii, z którą mamy do czynienia, ale czasem jest to też nieumyślne zapruszenie, ognia i tak dalej, i tak dalej. No coś tu kuleje, szczególnie w kontekście tego, że od 2017 roku teraz Australia mierzy się z ciągłą w zasadzie suszą. Słowo, Mir No Statystyki pokazują, że mniej więcej 75% pożarów to są pożary wywołane. W sferze działalności człowieka. Znaczy niekoniecznie intencjonalnie pod, podpalone, tak przez podpalaczy, ale są to bardzo często pożary wynikające z przypadku. Tak samo jak w Polsce. Bardzo często rzucony niedopałek, pęknięty kabel elektryczny. Kilka pożarów w Australii zaczęło się właśnie od albo od iskrzonych, iskrzących transformatorów, albo od zerwanych kabli. A w momencie, kiedy mamy paliwo, które tylko czeka na podpalenie, no to na efekt inny nie można Na widzimy. Mm -hmm. Natomiast mniej więcej 25% według statystyk podawanych przez oficjalne czynniki australijskie pożarów to są zupełnie naturalne przyczyny, na przykład uderzenia piorunów przy takich przy burzach tylko z piorunami bez deszczu, również samozapłony. Pamiętajmy o tym, że temperatura około 40 stopni powietrza to najlepiej widać jak się jedzie na przykład przez most w Polsce na niektórych mostach są takie sygnalizatory które pokazują jaka jest temperatura powietrza i jaka jest temperatura na wierzchni mhm. ziemi tak? No i to jest szokujące bo temperatura powietrza jest 32 stopnie a temperatura drogi około 70 stopni na przykład są, są takie momenty w dniu w czasie dnia więc pamiętajmy o tym, że. Yy, Samo zapłon jest absolutnie możliwy przy czym. Jak się spojrzy na skutki pożarów wywoływanych naturalnymi przyczynami, to one są rzeczywiście rozległe, ale zazwyczaj nie powodowały żadnych strat gospodarczych. One są gdzieś na pustkowiach, tam gdzie nie ma nawet szansy dojechać, zwłaszcza kilkadziesiąt lat temu nie było szansy dojechać, żeby coś, coś ugasić. Natomiast najczęściej te pożary wybuchają przy siedzibach ludzkich. I one wynikają no, z takich Wydziałoby się błędów technicznych, technologicznych albo błędów w sztuce, albo niefrasobliwości ludzkiej. Ostatnio Australijczycy no w tej chwili będzie szukanie winnych. Mm. Tak, no bo to to jest za duża tragedia i za duże straty gospodarcze, żeby tak sobie po prostu tego nie skomentować. Więc bodajże przed wczoraj był komunikat, że około 200 osób zostało podejrzanych o podpalenia, przy czym Około 90% z tych 200 podejrzanych to są osoby, które dokonały nieumyślnych czynów typu no właśnie rzucenie niedopałka, albo zostawienie świeczki, albo palenie ognia. Przypomnijmy, że w tej chwili w zasadzie na terenie całej Australii jest zakaz, zakaz palenia otwartego ognia, mhm. więc takie czyny są traktowane jako czyny karalne. I tak, to już trafia do oficjalnych tak. statystyk. Mhm. I to, to zaburza badanie prawdziwych przyczyn. Ja nie wiem, jak to robią strażacy, ale oni potrafią, badając pożar, dojść do tej pierwszej zapałki, która podpaliła pożar, albo do tego pierwszego kabla, albo do tego uderzenia piorunu. Ja chylę czoła dla ludzi, którzy dysponują taką wiedzą, więc podejrzewam, że przez najbliższy rok w Australii będą, bo już są zapowiedziane, takie badania, żeby sprawdzić, co się takiego wydarzyło. My możemy tylko spokojnie czekać na wyniki tego śledztwa. Ale należy kierować się rozpro, roztropnością. Znaczy, Australijczycy wiedzą, że te pożary są sezonowe. Oni mówią o sezonach pożarów. tak to, to jest po prostu lato. Wiadomo, że te pożary były, są i będą. Tim Flannery, którego nie można podejrzewać w żaden sposób o, jakąś, o jakiś dygnializm klimatyczny, bo to jest jeden z czołowych australijskich naukowców, który, który zresztą prowadzi Climate Committee. Climate Council, tak, taką złożoną z naukowców niezależnych od rządów, rząd australijski wycofał się z Komisji mm -hmm. Klimatycznej, zwraca uwagę na to, że jak Cook odkrył Australię, to nazywał ją yy, ziemią dymów, dlatego że aborygeni używali ognia na przykład do polowań, ale również do... Odradzania swoich upraw. Więc ten ogień w Australii funkcjonuje w taki sposób, który dla nas, Europejczyków, jest chyba w ogóle nie do nie to Ja do zapytam, jak się. on będzie funkcjonował, bo biorąc pod uwagę to, co się dzieje w tym momencie, te zapowiedzi dotyczące przyszłości najbliższych miesięcy, lat, jeżeli chodzi o Australię, jeżeli chodzi o zmiany klimatu na świecie w ogóle, to jak ta przyszłość Australii może się nam ukazywać, pani prezes? Czy Australia spłonie? Zadam nasze gorące pytanie w końcu tak bezpośrednio. No nie, mam nadzieję, że nie, no i będzie się jednak odradzać. No przyroda od razu. Na szczęście, także Australia nie spłonie na pewno w całości, to, to nie widziałabym takiej perspektywy. I to, ale to na pewno każdy taka wielki pożar i wielka tragedia. Myślę, że teraz te dane dotyczące liczb ofiar zwierząt są niezwykle istotne, ponieważ australijczycy są bardzo wrażliwi na tym punkcie. Ja byłam w Australii wiele lat temu i byłam zdumiona, że oni ze względu na ilość ofiar zwierząt na drogach wprowadzili radykalne, drastyczne ograniczenia i kary ograniczenia prędkości i kary bardzo radykalne. Więc, ale właśnie ze względu na za dużą ich zdaniem liczbę ofiar zwierząt, a nie ludzi. Co więc, wynika również z tego, że Australijczycy wiedzą, że są unikalnym kontynentem. Znaczy to, to jest kontynent, który jest w zasadzie no takim reliktem z najdawniejszej mm. przeszłości. Tam są takie zwierzęta, których nigdzie indziej na świecie nie ma i tutaj nie myślimy o, o gatunkach endemicznych, bo one wszędzie gdzieś na świecie jakieś endemity występują. Natomiast tutaj mamy takie gatunki, które są od 300 milionów lat tak. i więcej. Mają zachowaną mm -hmm. ciągłość gatunkową, a tutaj pan redaktor podał dane o stracie populacji koali w Nowej Południowej Walii. 30% utraty Populacji przez gatunek oznacza, że ten gatunek jest na krawędzi załamania mm. biologicznego, dlatego że być może nie zdoła się odrodzić, nie zdoła się namnożyć tak, żeby przetrwać. Jeżeli dorzucimy do tego kurczącą się bazę bytową, pokarmową, mieszkaniową, no to, to to naprawdę wygląda bardzo groźnie. I moja nadzieja jest taka, że no, no w tam w rzeczywiście ta polityka klimatyczna stała się mało ambitna. Australia dwa razy dostała na ostatnim szczycie klimatycznym z dnia za mało ambitną politykę klimatyczną. I mam nadzieję, że tego typu katastrofa będzie miała ten skutek, że Decyzje polityczne zostaną, polityka się wmiesza w dobrym kierunku. To znaczy, że ta świadomość wzrośnie i presja, bo jednak yy, zmiany klimatu są bardzo wysoko w świadomości Australijczyków, pokazują to sondaże, i że presja na rząd, na, na, na władzę będzie na tyle duża, że dbałość właśnie zarządzanie wodą, zarządzanie zasobami, węglem. Bo Australia wciąż odmawia odchodzenia od węgla ma. Yy. Pani prezes, niech to będzie puenta dla naszej rozmowy, dla naszego programu na temat tego, co dzieje się w Australii w kontekście pożarów. Ewa Sufin, Mar, prezeska Fundacji Strefa Zieleni oraz Mir Brzózek, ekspert do spraw ekologii byli moimi Państwa gośćmi. Dziękuję serdecznie za rozmowę i życzę dziękuję dobrego bardzo. dnia. A Państwa bardzo. zachęcam do tego, żeby pozostać z gorącymi pytaniami na antenie telewizji w Polsce.pl. Życzę dobrego dnia i do zobaczenia.